To bardzo duże przedsięwzięcie, które moim zdaniem powinno być realizowane wspólnie przez powiat i gminę. Tymi słowami wicemarszałek Jerzy Łużniak odniósł się do planów starostwa powiatowego, które chce odbudować ruiny Teatru Miejskiego. Przypomnijmy, na najbliższej sesji Rady Miasta radni zadecydują o bezpłatnym przekazaniu ruin teatru powiatowi, który chce odbudować obiekt. Inwestycja liczona będzie w milionach. Czy zatem powiat może liczyć na wsparcie finansowe z województwa? My, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy o kolegiacie, przeznaczamy niewielkie kwoty. To są kwoty, tak jak w tym roku przeznaczaliśmy do 100 tysięcy złotych na odbudowę. I to też na określone cele. W tym roku priorytetem były mury, dachy, fundamenty i okna. Tak, żeby zamknąć bryłę, żeby zabezpieczyć ją przed dalszą degradacją. I myślę, że ten teatr wpisywałby się w taki projekt, tylko że to też byłyby niewielkie pieniądze, około 100 tysięcy złotych. Również są środki w Ministerstwie Kultury, po które warto również sięgnąć. I chcę powiedzieć, że też leżymy w takiej części województwa dolnośląskiego, gdzie mamy KGHM i wśród tych miast, które są w obrębie KGHM-u, to myślę, że jesteśmy jedynym miastem, które może się poszczycić takim, no w tej chwili ruiną, ale takim zabytkiem, który warto by było odbudować dla dobra właśnie mieszkańców tutaj Zagłębia Miedziowego. Zdaniem starosty Anny Brok, teatr może już funkcjonować i jako ruina. Bo teatr tworzą ludzie i w momencie, kiedy ożywimy teatr jako już instytucja, to już w tym momencie może to nadawać też inny charakter miasta. Tu można naprawdę już ściągać wtedy aktorów, ekipy teatralne, które będą mogły wykorzystywać teatr jako tło sceniczne, chociażby z tego względu, a równocześnie poprzez takie podjęcie tego typu działań może to być promocja tego teatru i tym większe zainteresowanie innych podmiotów jego odbudową. Jeżeli będziemy mieli pieniądze z rezerwy nadwykonania, a to jest na całą Polskę w granicach około 500 000 000 euro, czyli na województwo, prawdopodobnie będzie to w granicach około 100 milionów euro, czyli to jest około 400 milionów złotych. Tutaj też w priorytet zabytki się znajduje. Według wicemarszałka, jeśli projekt zostanie dobrze złożony, to wówczas znajdzie on uznanie w województwie i otrzyma dofinansowanie ze wspomnianej wcześniej puli pieniędzy.